Przyznaję się bez bicia, ten vlog nagrywam po raz drugi. Skąd w ogóle pomysł na ten film i dlaczego musiałem nagrać go po raz kolejny? Otóż film będzie dotyczył prawidłowej prezentacji przynęt i zanęt na zawodach wędkarskich. Powodów, dla których nagrałem ten film, jest dwa. Pierwsze, dlatego że będąc młodszym zawodnikiem, bardzo często stresowałem się na zawodach wędkarskich, czy prawidłowo prezentuję przynęty i zanęty, i czy sędziowie nie będą mieli do mnie żadnych obiekcji, czy przypadkiem kontrola nie skończy się jakimiś punktami karnymi. To jest pierwszy powód. Natomiast drugi powód jest taki, że podczas ostatniego Grand Prix Polski Federowego na Łasinie widziałem, że część zawodników ma problem z prawidłową prezentacją przynęt, na przykład prezentowali kastery w worku foliowym. Dlatego postanowiłem, że ja opowiem Wam, w jaki sposób prezentuję przynęty i zanęty i w jaki sposób robić to tak, żeby sędziowie nie mieli do Was żadnych pretensji podczas tej czynności. Natomiast dlaczego nagrywam ten film po raz kolejny? Dlatego, że poprzedni materiał był bardzo długi. No, mój monolog trwał właściwie dobrze ponad 10 minut i uznałem, że po prostu jest to materiał zbyt obszerny, zbyt nudny. Postanowiłem, że w tym filmie, czy w tym vlogu postaram się go skompresować do maksymalnie 3 minut. Dlatego teraz ustawiamy 3 minuty na zegarze i lecimy z tematem. Całą kontrolę przynęt i zanęt należy podzielić na dwa etapy. Pierwszą z nich jest prezentacja przynęt w limicie przewidzianym w zasadach organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie federowej. Mamy dokładnie podane, że podczas zawodów federowych możemy używać maksymalnie 12 litrów gliny i zanęty, przy czym do tego limitu zaliczają się także ziarna, kleje i atraktory. No i ja osobiście na zawodach zawsze osobno prezentuję gliny i zanęty, a w osobnych pojemniczkach, na przykład takich jak te matrioszki, mam wysypane ziarno, czyli jakąś konopię, jakąś kukurydzę. Natomiast pod zanętą w woreczku strunowym zazwyczaj mam zakopany klej, czy jakieś atraktory, których używam bardzo rzadko, ale czasami jako opcję Z po prostu mam jakiś jeden woreczek atraktora. No i w taki sposób prezentuje się zanęty. Pamiętać należy o tym, że limit to 12 litrów, no i zanęty należy przedstawić w ocechowanych wiadereczkach. Tutaj temat jest bardzo prosty. Sytuacja nieco bardziej komplikuje się w wypadku prezentacji przynęt zanętowych. Przynęty zanętowe zawsze przedkładamy w takich ocechowanych pojemnikach. W takim zestawie matrioszek macie 5 pojemniczków o różnej pojemności. Pojemnik litrowy, pojemnik 0,75 litra, pojemnik pół litra, 0,25 litra i 0,125 litra. Ja na zawodach wędkarskich mam ze sobą zawsze dwa komplety takich matrioszek i one w zupełności wystarczą, żeby prawidłowo przedłożyć robactwo w przeróżnej konfiguracji. Do dyspozycji macie 2,5 litra robaków, przy czym w limicie 2,5 litra są dwa istotne rodzaje robaków. Pierwszym z nich jest gnojak, którego możecie mieć maksymalnie pół litra i ten gnojak musi być przedłożony w stanie niepociętym. Natomiast drugim rodzajem robaków jest ochotka zanętowa i jokers, który przedstawia się w ramach jednego limitu i ten limit wynosi pół litra. No i możecie mieć pół litra samego jokersa, pół litra samej ochotki, bądź miksu tych przynęt. Jeśli stosujecie miks przynęt, to ja zazwyczaj na dno pół litrowej matrioszki układam jokersa. Jokersa staram się ubić jak najmocniej, ale w taki sposób, żeby go nie uszkodzić. Na jokersie układam ręcznik papierowy, a na ręczniku papierowym układam ochotkę haczkową i dalej pudełko domykam wieczkiem. W tej sytuacji mamy już pół litra jokersa i ochotki haczykowej i pół litra gnojaka. No i dalej do naszej dyspozycji mamy 1,5 litra innych przynęt i tutaj już konfiguracja jest zupełnie dowolna. Jedna generalna, bardzo istotna uwaga na koniec. Jeżeli przedkładacie sędziemu pojemnik, to bez względu na to, jak
jaka jest zawartość tego pojemnika, czy on jest wypełniony w 20, 40 czy 60%, sędzia zawsze przyjmuje, że przedłużyliście pojemnik pełny. Czyli jeśli przedkładacie w półlitrowej matrioszce pół litra białego robaka, sędzia przyjmuje, że pojemniczek jest pełny i przedłużyliście do kontroli litr przynad. Także należy o tym pamiętać. Czasami lepiej jest używać większej ilości drobnych pojemników albo jeden duży, którym będziecie mieli woreczka strunowych popakowane, nie wiem, na przykład białą pinkę, czerwoną pinkę i grubego białego robaka. No i dzięki temu wykorzystacie pełną objętość danego pojemnika. O, także to tyle. Mam nadzieję, że tym razem udało mi się w sposób zdecydowanie bardziej przejrzysty, a przede wszystkim zdecydowanie bardziej szybki omówić kwestię prezentacji przynęt i zanęt na zawodach wędkarskich. Jeśli ten film był dla Was pomocny, no to koniecznie dajcie lajka. Kto jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, teraz jest świetna okazja, żeby to zrobić. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu.